Wielce Szanowni Państwo, z gorącym sercem, nie ukrywam, z wzruszeniem patrzę na salę, bo jest nas bardzo, bardzo wiele, znacznie więcej niż ta sala może pomieścić jeszcze. Państwo stoicie w wejściu. Bardzo serdecznie się cieszę i gorącym sercem dziękuję za tą Państwa obecność. Panie premierze, w imieniu mieszkańców naszego miasta i powiatu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, bo nie jest to pierwsza wizyta w Ostrołęce, że znalazł Pan czas w tak trudnym momencie. Dzisiaj na Mazowszu jest bardzo wiele spotkań z posłami i senatorami Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie Ostrołękę Pan Prezes wybrał, także bardzo, bardzo jeszcze raz z serca Panu dziękujemy. Chciałbym też powitać na naszej sali Pana Prezydenta Ostrołęki bardzo gorąco. Jest też brawo dla Pana Prezydenta. Z całego serca witam serdecznie księdza infuata, naszego księdza dziekana Zygmunta Żukowskiego. Szanowny Panie Prezesie, miasto Ostrołęka, w którym Pan Prezydent Janusz Kotowski już po raz drugi otrzymał zaufanie mieszkańców i to bardzo duże zaufanie, ciągle zwiększające się, rozwija się. Zwiększa nakłady inwestycyjne, rośnie i pięknieje. Wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, często mi powtarzają, że Ostrołęka jest coraz piękniejsza. Kiedyś Ostrołęka przeznaczała, dosłownie kilka lat temu, przeznaczała kilkanaście milionów złotych na inwestycje. Teraz przeznacza 60 milionów, a pomimo to nie jest miastem zadłużonym. Jest to dowód na to, że tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za sprawowanie władzy, potrafimy radzić sobie i potrafimy naprawdę upiększać miejsce, w którym rządzimy. Pomimo, że z powodów politycznych Ostrołęce jest znacznie trudniej otrzymywać zgodę na pieniądze i na szereg projektów, zasada przez rząd Platformy Obywatelskiej przyjęta jest taka, że najpierw nasze projekty są odrzucane, a potem z całym szacunkiem przyznają nam, że mieliśmy rację i projekt był świetny, ale niestety już pieniędzy nie ma. Ostrołęka nie dostała ani jednej schetynówki. Został odrzucony, a potem przyznano rację nam projekt zagospodarowania Wybrzeża Narwi. Nasz akwapark najpierw został odrzucony dofinansowanie, już jest piękny, oddany, ale teraz nam przyznano, że projekt jest świetny, tylko że już jest za późno i powinien dostać dofinansowanie. Także ciągle dzieje się tak z naszymi projektami. Tak też jest, Panie Prezesie, w naszym mieście, że na przykład są na sali pracownicy PKS-u Ostrołęka, komunikacji autobusowej. Prezydent miasta i sąsiedni starostowie chcieli ten PKS kupić od rządu, od Ministerstwa Skarbu Państwa. Rząd zaparł się, że nie, że sprzeda prywatnej firmie z końca świata, nawet z Bliskiego Wschodu, ale teraz, jak ta firma kupiła, okazuje się, że wysłała pismo do PKS-u, w którym pisze, że muszą pracownicy PKS-u zrezygnować z pełnych etatów na 3/4 i z umów na czas nieokreślony przejść na umowę na czas określony. Są to bardzo poważne kłopoty, kłopoty, które przeżywamy tak jak większość miast i samorządów na Mazowszu Wschodnim i w Polsce Wschodniej. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jest z nami bardzo dużo młodych ludzi. Myślę, że około setki będzie zgromadzonych młodych ludzi na sali. Serca dziękuję. Serca dziękuję za tę obecność młodych ludzi. Często mówi się, że młodzi ludzie są tak nowocześni, że już zapominają o trwałych wartościach, które głosi Prawo i Sprawiedliwość. Jest to nieprawda i dowód na to, że dzisiaj jest tutaj tak dużo młodych ludzi. Mam ze sobą wspaniałą płytę Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej z Ostrołęki. Młodzi ludzie, kilkunastu młodych ludzi nagrało tryptyk smoleński. Sami napisali muzykę, sami napisali słowa i nagrali w hołdzie ofiarom katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku przepiękną muzykę. Nikt ich do tego nie namawiał. To jest dowód na to, że młodzi ludzie z sercem odnoszą się do spraw naszej ojczyzny. Płyta została oczywiście nagrana pod patronatem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie młodzi ludzie, którzy przyjdą, wezmą, bo mamy kilkadziesiąt egzemplarzy ze sobą. Panie premierze,
Dzisiaj Ostrołęka oczekuje na zmianę w Warszawie, na zmianę rządu, ponieważ jest to też dla nas nadzieja, że i takie miasta jak nasze będą mogły czerpać z ogólnego dorobku państwa polskiego. I dzisiaj oprócz tych młodych ludzi tutaj właśnie na sali mamy dwa pokolenia. Chciałbym jeszcze raz zwrócić się do swojego przyjaciela Roberta Mamontowa, który w 80 roku dwukrotnie siedział w więzieniu, walczył za ojczyznę, dostał wilczy bilet, został wyrzucony z pracy, ale nie załamał się, tworzył prawicę w Ostrołęce i Porozumienie Centrum i został szefem i twórcą Prawa i Sprawiedliwości. I to jest taki przykład pokolenia, które od lat walczy za Polskę, ale na tym nie koniec, bo zapraszając pana prezesa do zabrania głosu, chciałbym powiedzieć o niezwykle miłej rzeczy. Otóż są na sali osoby, które dwa lata temu poznały świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Są to dwaj młodzi ludzie z Ostrołęki. Rodzina pochodzi spod Ostrołęki. Jeden z tych młodych ludzi, obydwaj mają po 7 lat, jeden z tych młodych ludzi nazywa się Jakub, drugi nazywa się Oleg, Aleksander. Oni to dwa lata temu zostali zaproszeni przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Pałacu Prezydenckiego na Dzień Dziecka. Spędzili z nim cały dzień i z tego spotkania nawiązała się nić przyjaźni. Dzisiaj są tutaj z nami. Chcieli spotkać się z panem premierem. Jest nam niezwykle miło i cieszymy się, że ród Kaczyńskich nie ginie tutaj na ostrołęckim terenie i są to dwaj bliźniacy, właśnie kaczyńscy. Witamy ich serdecznie. Chłopcy, podnieście się, pokażcie się. Panie prezesie, zapraszam na scenę. Chłopcami jest ta piękna młoda dziewczyna, to jest ich mama. To nie jest uczennica, a tutaj z kwiatami wyszedł dziadek Kaczyński. Ja już kończę swoje wystąpienie i bardzo serdecznie będę prosił pana premiera o zabranie głosu.